Witajcie i zaraz sobie przejdziemy do przerażających filmów znalezionych w internecie. Ale skoro już mowa o szukaniu filmów, to wielu z Was wysyła mi jakieś ciekawe filmy, z których z pewnością mógłbym stworzyć jakiś ciekawy odcinek na YouTube. Jednak często gdzieś mi one po prostu przepadają i sporo czasu zajmuje ich odkopanie. Dlatego z tego miejsca chciałbym Was zaprosić na pierwszy oficjalny serwer Discord związany z tematyką kanału i nie tylko. Jest tam specjalny kanał, gdzie możecie wysyłać filmy, zdjęcia i o nich dyskutować. Dzięki właśnie temu już nic nigdy mi się nie zgubi. No ale nie tylko. Możemy w wolnej chwili w coś pograć, czy zwyczajnie porozmawiać. Powiem szczerze, że będę tam na pewno codziennie, więc na pewno porozmawiamy sobie na jakieś ciekawe tematy lub zagramy w jakąś gierkę. Dodatkowo możecie tam ogłosić jakąś ciekawą współpracę, pomysł na film i nie tylko. Z ciekawszych rzeczy to jeśli interesujecie się tematyką krypto, chcielibyście zacząć, ale na przykład nie wiecie jak, to stworzyłem specjalny osobny kanał i z chęcią pomogę, wymienię się doświadczeniami i tak dalej. A teraz zapraszam do oglądania. YouTuber o nazwie DDogVlogs nagrywa od 2016 roku. Specjalizuje się w eksplorowaniu nawiedzonych miejsc. Jest znany z tego, że zabiera ze sobą znane osoby. 20 stycznia 2020 roku udaje się do jednopiętrowego domu, który podobno skrywa straszną tajemnicę. Ludzie, którzy mieszkają niedaleko, tak strasznie boją się tego miejsca, że nawet nie chcieli o nim opowiadać. Podali tylko adres. Zaciekawiony udaje się na miejsce ze swoimi przyjaciółmi. Pierwszą rzeczą, jaką zauważają, jest migoczące światło, które dziwnie migocze nad drzwiami. But look at that room. That's creepy. Ale o tym za chwilę. Spójrz na to. Kamera traci ostrość, jakby ktoś niewidzialny przed nimi stał. Dzieje się tak dokładnie po 3 minutach. Jak na ironię trwa do czasu, aż skończy prosić ludzi o komentarze, gdy zobaczą coś dziwnego. Now, I don't know if these places are haunted or not, so comment down below if you guys see or hear anything. I'm not saying they're haunted, I'm just not sure. Po dłuższej eksploracji wracają do tajemniczych zamkniętych drzwi i widzą ślady, a dokładnie dziury po zamkach. Myślę, że zamki i kłódki były zamykane wiele razy, jednak ktoś co chwilę je wyważał. Wydaje się, że było to coś silnego. Kogo tam rodzina, która mieszkała w tym domu, przetrzymywała? Jednak gdy wchodzą do środka, są zdziwieni. Wychodzi na to, że jest to pokój dla dzieci. Podejrzewam, że dziecko było tu zamknięte przez dłuższy czas. Możliwe nawet, że było tu trzymane aż do dorosłości. No bo kto by miał taką siłę, aby wyważyć drzwi? Daj znać, jak myślisz. Dlaczego dziecko było przetrzymywane w tym pomieszczeniu? Być może było chore. To by tłumaczyło, dlaczego pokój jest pusty. 2 miesiące później, 28 marca, DDog bada opuszczony dom ponownie. I tutaj zaczyna się robić naprawdę strasznie. Musimy ustalić, czy film jest prawdziwy. Co znajduje się na podłodze? Czerwona farba? A może coś innego? So much. Wygląda na to, że ktoś został dźgnięty. Wykonał kilka kroków naprzód, dotarł na środek pokoju i tam chwilę stał, a następnie wyszedł z pomieszczenia. Malutkie czerwone plamy prowadzą na górę i sprawiają wrażenie, jakby była to więcej niż jedna osoba. Czerwona substancja pojawia się również na ścianie i wygląda na to, że nie stało się tam nic dobrego. Niestety w rogu w pokoju na piętrze jest jeszcze więcej rzekomych dowodów. Ale najbardziej przerażające z tego wszystkiego, jeszcze bardziej niż to, co jest na ścianie czy na podłodze, jest to, co jest w rogu. A raczej to, co się dzieje, gdy się tam zbliżą. To jedyna część filmu, która jest rozmyta i to bez powodu. Prawie tak jakby coś próbowało zwrócić ich uwagę i być może zastanawiało się, jak to zrobić. Teraz pewnie zastanawia się, gdzie jest właściciel domu, ale po tym ujęciu na piwnicę, która jest zalana betonem, myślę, że wszyscy znamy już odpowiedź. Ten niepokojący film, który zaraz wam pokażę, został opublikowany 18 marca 2017 roku. Został opublikowany przez osobę, która przez lata balansowała na krawędzi życia. Things are much worse this time. Something seems to be after me. I don't know what else to say. Except goodbye. Nigdy nie wiadomo, co taka osoba zrobi, ale pozwól, że najpierw powiem ci, przez co przeszedł. Jego udręka zaczęła się na początku 2015 roku, około 2 lata przed jego odejściem. Wtedy stało się coś niesamowicie dziwnego. Mieszka sam i jest osobą bardzo zamkniętą w sobie.
tak zamkniętą, że nawet nie podaje swojego imienia. Dla niego odwiedziny nie są czymś normalnym, nie mówiąc już o wizycie kogoś w środku nocy. Początkowo uderzenia były irytujące, ale pomyślał, że ustaną, jeśli je zignoruje. Ale kiedy to nie podziałało, postanowił zacząć dokumentować wszystko na wszelki wypadek. Postanowił też stawić czoła i w razie potrzeby się bronić. Ten incydent miał miejsce 12 lutego 2015 roku. Zaczyna się od dwóch uderzeń, które były tak delikatne, że można by tylko pomyśleć, że to wyobraźnia płata nam figle. Ale po tygodniach nękania jest wyczerpany i słyszy każdy dźwięk, więc zaczyna działać, ale jest jeden problem. Nie ma tam nic, z czym można by się zmierzyć. Posłuchaj uważnie tej części. Następnej nocy 13 lutego instaluje kamerę na zewnątrz. Jak na ironię losu, jest piątek 13. Otwiera drzwi i nikogo tam nie ma. To nie są dwa różne filmy połączone ze sobą, ponieważ jego ruchy w obu filmach się synchronizują. Na przykład tutaj po minucie i 15 sekundach, kiedy poprawia włosy. A i zapomniałem wspomnieć, że dzieje się to dokładnie o 3 w nocy. Każdej nocy. Każdy by się z tego miejsca wyprowadził. Jednak jego sytuacja życiowa mu na to nie pozwoliła, więc mógł tylko to znosić albo zostać bezdomnym w środku zimy. W końcu decyduje się wyjść na zewnątrz o 3 w nocy i zobaczyć, czy uda mu się złapać coś na kamerze. Nie zauważa nic poza śladami, które prowadzą do jego domu, a pochodzą z lasu. Ślad jest podzielony na dwie połowy, bardziej przypomina odcisk kopyta niż stopy, ale są tylko dwie nogi zamiast czterech. Niektórzy twierdzą, że może to być demon, a nawet kryptyda. Co ciekawe, mężczyzna faktycznie nagrywa wszystko o tej samej godzinie. W każdym jego filmie słychać pociąg, który najwyraźniej jeździ o 3 w nocy. Niektórzy też piszą, że może to być ze sobą związane. Coś złego mogło się wydarzyć na pobliskich torach. sierpnia to, co próbowało wejść do domu, nie ograniczało się już tylko do godziny 3. Daj znać, jak myślisz, czy jest to zwierzę, a może coś znacznie gorszego. Nie słyszałem stukania pazurami. To było coś znacznie większego. Coś, co jak uważa autor, może być niepokojącym duchem. W 2017 roku mężczyzna nagrał pożegnanie. Otworzył drzwi, po czym się pożegnał. Goodbye. Cokolwiek to było, nie wydawało się to być osobą, a to wideo zostało przesłane dokładnie 2 lata później, czyli 2019 roku. Brzmi jak dzwony kościelne. Niektórzy pisali, że jest to film z pogrzebu, a ten, kto pisał odpowiedzi, nie wydaje się już być tym samym człowiekiem.